Witam. Pole cebuli z rozsady, rozsada z Hiszpanii. W ostatnim tygodniu ruszyła bardzo mocno, aczkolwiek widać też troszeczkę śladów bardzo wysokich temperatur. Mimo to, że jest dość obficie podlewana, to proszę zobaczyć, jest troszeczkę z tym ferium na tych najstarszych liściach, ale cały czas ochrona jest prowadzona. Natomiast te liście środkowe, nie najmłodsze, ale te średniej starości są też z objawami niedoboru składników pokarmowych. Po prostu przy bardzo wysokich temperaturach cebula nie nadążyła pobierać i transportować składników pokarmowych. Co można zalecić? Generalnie tak. Gdzieś około tygodnia czasu preparat Signum był zastosowany na Stymfelium. Ponieważ szczypior jest dość mocny, woda idzie, chronimy przed mączniakiem przede wszystkim. W tej chwili, czyli Lidomil, dorzucamy kilogram mankozebu, siarczan magnezu, nawóz NPEK o zawartości ponad 30% potasu, 10-12% azotu, protektor, nawciornastka Spintor. Trzeba zrobić przynajmniej dwa zabiegi w tym momencie, bo się nie da zrobić tego inaczej. I wydaje się, że przy tak intensywnym wzroście i podlewaniu należałoby jeszcze wsypać w granicach 100-150 kg nawozu unika kalcjum, żeby zażegnać problem z niepobieraniem składników pokarmowych i z przemieszczaniem się ich poza zasięg systemu korzeniowego. Cebula idzie bardzo ładnie, nareszcie zaczęła grubieć. Liczymy, że w ciągu miesiąca powinna zejść z pola.